Witam Was. Dzień dobry, witam wszystkich. Na naszym następnym spotkaniu. Dziś będziemy kontynuować temat banków komunalnych, dobrze? Dlatego, że chcę ostatecznie wyjaśnić, jakie zagrożenia niesie utworzenie banku komunalnego i w jakich okolicznościach taki bank może zbankrutować i z tym się trzeba liczyć. Więc żeby to dokładnie zrozumieć, to dzisiaj przygotowałam taki rozkład, już taki sposób księgowania i usytuowania banku komunalnego w systemie bankowym, bo bank komunalny nie działa w próżni, on wpisuje się w pewien określony system, system finansowy w danym kraju i zresztą i w świecie pośrednio także, prawda? Więc zacznę od tego, że pamiętacie, jak nauczycielka w szkole uczyła dzieci, w jaki sposób zakłada się bank. Pamiętacie to, prawda? To było mniej więcej tak jak tu w tej części pierwszej, kiedy jest ten bank A. Bo tutaj założyłam bank A, B i C. Wyobraźcie sobie, że w tej szkole, teraz już jest taka sytuacja, że w tej szkole nauczycielka powiedziała, a teraz pokażę Wam, jak banki współpracują ze sobą i jakie są zagrożenia dla istnienia tych banków, czyli kiedy te banki są zagrożone na przykład upadłością. I powiedziała tak, zakładam bank A, druga dziewczynka zakłada bank B i trzecia dziewczynka zakłada bank C. Każda z nich zakłada bank w sposób jednakowy, czyli wpłacają po 100 zł na rachunek bieżący, który znajduje się w kieszeni nauczycielki, bo pamiętam, że ta nauczycielka to jest nasza NBP. Następnie, i oczywiście to jest ten kapitał założycielski, w każdym banku jest ta sama sytuacja. Zaczyna się od tego, że zakładamy bank, czyli wnosimy kapitał. Ten kapitał wynosi 100 zł. Te 100 zł jest w kieszeni u nauczycielki, czyli to są pieniądze, które wnieśliśmy dla założenia banku. I teraz zaczynamy naszą zabawę. Otóż powiedziałam wtedy, że pamiętacie, że ta pierwsza dziewczynka, ta Ania, chce zaciągnąć kredyt w banku. No bo bank ma prawo, tam lewaruje te pieniądze, więc chciałaby skorzystać z tego kredytu i zakładam, że prosi o pożyczenie 500 zł. Może 500 zł? Tak, może, prawda? Bo to nie przekracza lewara. Czyli mamy u Ani, Ania zaczyna być winna 500 zł, tak? Jeśli Ania jest winna 500 zł, to się pyta bank, na co ci Aniu te pieniądze? A ona mówi, że ona chce od tego chłopca, Antka, ona chce kupić jakąś zabawkę. I ta zabawka wynosi akurat 500 zł. W takim razie ja, bank A, powiadamiam Antka, że ma u mnie 500 zł. I zapisuję na konto Antka 500 zł. Co ten zapis oznacza? Oznacza, że bank zobowiązał się na każde żądanie wypłacić Antkowi 500 zł. Tu mamy tę jedną sytuację. Przejdziemy do drugiego banku. Inne dziecko, jakaś Basia, prawda, też chce zaciągnąć kredyt na kwotę na przykład 300 zł i mówi, słuchaj, banku B, przekaż te pieniądze chłopcu, który ma na imię Bartek. Tak? Tak. 300 zł pojawia się na koncie Bartka. Przejdziemy do trzeciego. No i tutaj będziemy mieć jeszcze inną sytuację. Mamy tutaj tę Celinkę. Celinka chce pożyczyć 1000 zł. To jest dziewczynka z jakiegoś bogatego domu. Prawda, wie, że spłaci ten kredyt. I teraz te pieniądze przechodzą na konto Czesia. Te 1000 zł. Zatem zobaczcie, jaki mamy w tej chwili obraz. Jaki mamy obraz? Mamy kredyt udzielony w jednym banku, w drugim banku i w trzecim banku, prawda? Równocześnie pojawiło się coś, co nazywamy depozytami. I te depozyty pojawiły się u chłopców, prawda? Czyli pojawiły się u Antka, u Bartka i u Czesia. I teraz mamy na tych trzech kontach, oni mogą zażądać w każdej chwili wypłaty tych kwot. Oczywiście wyobraźcie sobie, że gdyby którykolwiek z tych chłopców przyszedł do któregokolwiek z tych banków i zażądał całej kwoty, to co by się stało? No, bank takich pieniędzy nie ma, prawda?
O co chodzi w tej sytuacji? Otóż to jest sytuacja każdego banku w tej chwili, każdego. To jest taka sytuacja, która wskazuje na to, że właściwie każdy z tych banków jest naprawdę niewypłacalny, bo nie ma pokrycia w gotówce na to, bo tutaj jest zaledwie po 100 zł, żeby takie kwoty wypłacić. Więc pierwsza rzecz jest taka, że generalnie wszystkie banki są niewypłacalne. A dlaczego uważają, że są wypłacalne? Otóż banki mają pewność, że posiadacze tych depozytów nie zażądają gotówki. Prawda? Bo w normalnym banku jest tak, jeżeli to się przelewa na dewelopera, to deweloper takiej kwoty ogromnej nie będzie żądał. I na tym polega cała zabawa, że oni wiedzą, że takich kwot się nie zażąda. Ale generalnie, i teraz tak, pamiętacie, była taka akcja, kiedy namawialiśmy do tego, żeby doprowadzić do upadku banki zachodnie w Polsce. I ten pomysł polegał na tym, że gdybyśmy wszyscy zrezygnowali z naszych depozytów w bankach, wystarczyłoby zaledwie 7% wartości tych depozytów, a banki by musiały upaść, bo stałyby się niewypłacalne. Więc to jest właśnie ta zabawa, bo przecież ten chłopiec nie musi zażądać całych 500 zł. Wystarczy, że zażąda 100 zł i bank już nie będzie miał żadnych środków, prawda? Więc zażąda 100 zł i w tym momencie w normalnym banku już by się zjawił nadzór finansowy, żeby sprawdzić, co się dzieje w banku, bo wskaźniki się nie zgadzają. Ale idźmy dalej z tym koksem. Co się więc dzieje dalej? Dalej jest taka sytuacja, że na przykład ten chłopiec mówi tak: ja chciałbym kupić od mojego kolegi, który ma w banku B konto, czyli mamy tego Bartka, i teraz on chciałby od Bartka kupić za 200 zł, za 200 zł jakąś zabawkę. Co się wtedy dzieje? Co się dzieje w tych obydwu bankach? Te banki się ze sobą porozumiewają i wygląda to tak. Robi przelew. Tenże chłopiec robi przelew na tamten bank. Znika mu 200 zł, prawda? Po tej stronie. Już widzimy, że bank jest mu winien tylko 300. Jego depozyt zmalał do 300. A gdzie z drugiej strony? Z drugiej strony pojawia się to na koncie 501. To jest takie konto dotyczące rozliczeń z bankiem. I tutaj pojawia się te 200 zł. I co to oznacza? W tym momencie okazuje się, że nasz bank ma depozyt, posiada na rachunkach bieżących, jest depozyt tego chłopca w wysokości 300 zł. I prócz tego ten bank winien jest innemu bankowi 200 zł. Idźmy dalej. Co się dzieje w tym banku? W tej sytuacji. Otóż w tym banku jest tak, temu chłopcu, czyli temu Bartkowi, przybywa na koncie 200 zł. 200 zł. A z drugiej strony ten bank na koncie 501, to są rozrachunki z bankami, wpisuje 200 zł. Co oznacza w tym banku owe 200 zł? Otóż w tym banku to oznacza, że ten bank jest winien temu bankowi 200 zł, to jest należność. Należność, czyli tutaj powstało zobowiązanie, a tu powstaje należność. Idźmy dalej, na razie mamy taki zapis. Idźmy dalej. Teraz jest taka sytuacja. Ten chłopiec, Bartek, chce kupić coś od chłopca, który ma swoje konto w banku C. I mówi tak, to ja chciałbym kupić coś za 150. Za 150 zł i jestem te 150 zł winien chłopcu, temu Czesiowi, który ma konto w tym banku. Jakie są zapisy? Otóż jak on zgłasza do tego banku, to ten bank mówi: dobrze, to jest 150 zł, wobec tego będziemy winni bankowi 150 zł. Innemu bankowi, ale to jest jedno konto, innemu bankowi są winni 150 zł.
co się dzieje w tym, u tego chłopca? Otóż wpływa mu na konto te 150 zł, prawda? I równocześnie na koncie 501 pojawia się kwota 150 zł, która co oznacza, że temu bankowi, że powstaje należność. Tu powstał dług, prawda? Bo to jest ten depozyt, a tu powstała należność. Idźmy dalej, bo to nie koniec tej zabawy. Teraz zakładam, że jest robiona jakaś następna operacja. Na przykład ten chłopiec, który ma tu, jak widzicie, dużo pieniędzy, ten chłopiec chce kupić coś od chłopca z banku A. Od chłopca z banku A. No więc teraz kupuje. Kupuje na przykład za ile chcecie? Za 250 zł, bo jeszcze się taka kwota nie pojawiła. Kupuje za te 250 zł, o tyle mniej będzie miał na koncie, na swoim depozycie, prawda? Na swoim żądaniu od tego banku. 250 zł. I te 250 zł pojawi się na koncie 501, ponieważ to jest 250 zł, bo ten zdjął z tego, od tego chłopca i pojawiło się to jako 250 zł, zmniejszył się depozyt, a zwiększyło depozyt, pamiętacie, to jest zadłużenie banku w stosunku do tego, kto ma tam pieniądze, a zwiększyło się zadłużenie, czyli zwiększyło się zobowiązanie tego w stosunku do innego banku. I teraz tak, ponieważ to się stało w banku tego, który chce nabyć. A co się stało w banku, który te pieniądze otrzymał? Więc zakładam, że ten chłopiec, ten Antek, dostał te pieniądze. U tego chłopca pojawia się 250, tak? I równocześnie na rozliczeniach z bankiem pojawia się też tutaj kwota, bo skoro jemu przybywa, to my musimy się rozliczyć z tym bankiem. Jesteśmy tamtemu bankowi winni 250 zł. Ja tu zrobiłam jeszcze jedne tyłówki, ale one są po to, żebyście patrząc na to, pobawili się sami. Wyobraźcie sobie, że to jest jakaś wypłata, że tu jakiemuś innemu dziecku się daje w tym samym banku, to przebiega, albo w innych bankach i tak dalej. Możecie ciągnąć tą zabawę. Jesteśmy teraz na tym etapie, że kończy się sesja. Co wam chcę teraz pokazać? Kończy się sesja. To znaczy, te dwie sesje międzybankowe, rozliczeń międzybankowych się kończą. I te sesje oznaczają taką sytuację. Popatrzcie, że rozlicza się konto 501. W jaki sposób? W taki sposób, że jaki jest saldo na tym koncie? Razem jest 450 zł, prawda? Te 450 zł musi być zapłacone, bo to jest okres rozliczania międzybankowego. Rozumiecie? Wszystko, co jest winien, nie ma znaczenia, któremu bankowi jesteśmy winni. Krajowa Izba Rozliczeniowa robi to tak, że wylicza sumę, jak gdyby. Więc na koniec sesji jesteśmy różnym bankom winni 450 zł, więc z naszych pieniędzy, z naszego rachunku bieżącego musi ubyć 450 zł. Idźmy dalej. W tym banku, w banku B, mamy inną sytuację. W banku B mamy po stronie należności 200, po stronie zobowiązań 150, więc różnica jest 50. Ta różnica 50, dopisujemy ją, bo te konta muszą mieć salda zerowe na koniec sesji, dopisujemy 50 i na rachunek bieżący w tym banku dopisujemy te 50. Przechodzimy do trzeciego, tu saldo jest 100, więc dopisuję to 100 i znowu mi się tu zamyka, prawda? I to 100, skoro tutaj mam, to muszę, to znaczy, że jestem w sumie innym bankom winna 100. I to 100 ujmuję na swoim znowu rachunku bieżącym, czyli mam tu 100, tak? I teraz zobaczcie, jaka jest sytuacja. Ten bank miał na koncie, miał u pani w kieszeni, miał 100 zł, tak? Bo to nauczycielka, jestem naszym NBP. A teraz
jest winien, a teraz ma 450, powinien wypłacić innym bankom, bo to już jest rozliczenie i to wpłynęło na jego konto, czyli on naprawdę jest na minusie 350, prawda? Jest na minusie 350. Co to znaczy jest na minusie? No on jest w tej chwili przy takim zapisie, on jest w ogóle w upadłości. On jest w upadłości, bo gdybyśmy zrobili jego bilans, możemy to zaraz to zrobić, jak zrobimy jego bilans, to się okaże, że jego kapitał jest na minusie. Więc generalnie widzimy, co się stało. Teraz popatrzcie, tu mamy jaką sytuację? Tu mamy taką, że bank, ten bank jest w lepszej kondycji, bo miał 100, a teraz ma już 150 po tej sesji, prawda? I wreszcie mamy trzeci bank i ten bank jest w jakiej sytuacji, że ma 0 na koncie, no czyli też nie ma już żadnych realnych pieniędzy. Jeśli do tego banku przyjdzie ktokolwiek po wypłatę, nie dostanie, bo nie ma. Jeśli przyjdzie do tego banku, nie dostanie, bo nie ma. Tylko ten bank znalazł się w sytuacji lepszej. Oczywiście na początku suma była 100, 100 i 100, czyli 300. Teraz mamy tak, na minusie minus 450, tu mamy w jednym 0, a w drugim mamy 150. Czyli także jest różnica, suma w obiegu jest dalej 300. Rozumiecie, o co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli my tutaj będziemy mieć w tym naszym banku, który chcemy założyć, będziemy mieć taką sytuację, że zakładamy bank i teraz mówimy tak, najpierw te banki, tutaj wszyscy, którzy mają w tych innych bankach rachunki otwarte, przenieście te rachunki do nas, do naszego nowego banku. Jaka będzie wtedy sytuacja? Wtedy będzie tak, że na naszym koncie 501, czyli na tym rozrachunku z bankami, jak będą przenoszone te konta, to tu będzie nam przybywało, w rozrachunkach będzie nam wzrastała właśnie ta kwota, która jest tutaj, poprzez te rozrachunki z różnymi bankami, na plus, na minus, na plus, na minus, ale jak będziemy przenosić, czyli będziemy pozyskiwać nowych klientów, którzy będą mieć u nas rachunek bieżący, kiedy to, co się nazywa w tych bankach depozytami, kiedy suma tych depozytów będzie rosła, to my będziemy w lepszej kondycji finansowej i wtedy nie będzie zagrożenia dla tych kredytów. Bo co w tej sytuacji powinien ten bank zrobić, żeby się uratować? Więc ten bank powinien powiedzieć, Aniu, oddaj mi natychmiast cały kredyt, który wzięłaś. Bo gdyby Ania oddała ten kredyt, to by tu było 500 i pojawiłoby się, te środki pojawiłyby się na rachunku bieżącym. Tu by było te 500. Ja tutaj to wezmę takie kółeczko, żeby się nie myliło z tamtymi innymi zapisami. Rozumiecie? Zatem tylko w takim wypadku, gdyby Ania była całkowicie wypłacalna. Ale popatrzcie, jeżeli ten kredyt damy komuś, kto nie jest w stanie spłacić tej kwoty pożyczonej, bo on pożyczył na mieszkanie 300 tysięcy czy 400 tysięcy, on tego nie odda. No to w jakiej sytuacji jest bank? Bank po prostu upada. Oczywiście upada i na tym tracą wszyscy ci, którzy tam mają swoje rachunki bieżące, ponieważ bank nie jest w stanie tego wypłacić. A jest jakaś możliwość dokapitalizowania banku w takiej sytuacji? Tak. Bardzo dobre pytanie. Właśnie, czy można ten bank uratować, czy można go dokapitalizować? Więc po pierwsze, banki między sobą, jak widzicie, banki między sobą się rozliczają, prawda? One się rozliczają ostatecznie, ale czy banki mogą sobie wzajemnie pożyczać te pieniądze? Tak, banki mogą i to jest właśnie ten WIBOR, prawda? Na który mówi, że banki są skłonne na rynku międzybankowym innym bankom pożyczyć na określony procent. I ten określony procent, który jest średnią tych wszystkich ofert, nie zrealizowanych, bo to jest tylko obietnica, prawda? Ale to jest taka średnia, to ta średnia to jest właśnie ten WIBOR, który figuruje w naszych umowach kredytowych. Do tego WIBORu jeszcze wrócę, prawda? Bo to jest też jedno wielkie oszustwo. Ale generalnie jeszcze istnieje coś takiego jak NBP, jako bank ostatniej szansy, prawda? Więc NBP może zasilić bank, oczywiście. Może być też taka sytuacja, kiedy widzimy, że coś tam się na nie za bardzo układa, a jesteśmy spółką akcyjną,
wypuszczamy nowe akcje, są nowi nabywcy i oni zasilają nas, prawda? Zasilają nasze zasoby finansowe w ten sposób. Co jest najtrudniejsze w zrozumieniu tej całej zabawy? Otóż to jest niezrozumiałe, że nie możemy sprawdzić, który pieniądz jest pieniądzem realnym, a który jest pieniądzem dłużnym, czyli która to część jest przez dany bank wytworzona, wykreowana, prawda? Tego się nie da odróżnić. I to wam chciałam też powiedzieć, że tego się nie da odróżnić, ale zapisy na naszym koncie bieżącym, czyli bankowym koncie bieżącym, na bankowym koncie bieżącym są zawsze środki realne. Chociaż mogą pochodzić, no popatrzcie się, jeśli wyobraźmy sobie, no ona tutaj z kredytu się, ale wyobraźmy sobie, że ten chłopiec płacił gotówkę do banku. No to jak płacił gotówkę, to mamy taką sytuację, że to jest na pewno pieniądz realny, bo gotówka jest pieniądz realny. Ale równie dobrze któryś z tych innych banków mógł przelać na jego konto jakieś kwoty, tak jak tu przelewał. My nie wiemy, czy te kwoty pochodzą z kredytu, czy też pochodzą z wpłat, które były dokonane w sposób realny. Dlatego nie możemy się wgłębiać w to, który to pieniądz jest który, bo takie rozróżnienie nie jest możliwe. Dlatego też w bankach przy bilansie bilans jest tak sporządzany, że w aktywach jako nasze należności figuruje tam, gdzie należności w normalnych firmach, figuruje wartość kredytów i pożyczek, bo nie są w stanie odróżnić, które pieniądze są pieniędzmi wykreowanymi, a które są pieniędzmi, które są pieniędzmi realnymi. Jest w jednym wierszu. Na Zachodzie jest troszkę inaczej. U nich jest także kredyty i nie pożyczki, tylko piszą kredyty i inwestycje. Dlatego, że oni uważają, że jeżeli ktoś wkłada pieniądze do banku i na przykład robi lokatę, to te pieniądze bank inwestuje. Nawet jeśli je pożycza komuś, albo kupuje obligacje, albo kupuje coś inne aktywa, to inwestuje te pieniądze. I dlatego u nich to się nazywa kredyty i inwestycje. Tutaj, kiedy w tej szkole, prawda, mamy trzy banki i współpraca między bankami, bo jeszcze to, ja mówiłam o tym, że są dwie sesje, prawda, tu nie jest tak, bo widzicie tak, Antek, to powiem, niech tam pieniądze sobie leżą na koncie, ja sobie je wezmę, kiedy będę chciał i tak dalej. Ale jak chodzi o konto 501, czyli to rozrachunki z innymi bankami, to tutaj trzeba się rozliczyć codziennie, dwa razy dziennie. Tu nie ma czegoś takiego, żeby to zobowiązanie długo na tym koncie wisiało, no tylko parę godzin tam wisi. Więc tutaj to rozliczanie międzybankowe następuje bardzo szybko, dwa albo trzy razy dziennie. Chyba teraz są dwie sesje, kiedyś były trzy sesje rozliczeniowe między bankami. Także zakładając bank komunalny, musimy pamiętać o tym, że wchodzimy w określony system. System rozliczania międzybankowego. I to jest to, o czym chciałabym powiedzieć na koniec i o czym bardzo proszę, żeby zakładający banki przede wszystkim pamiętali. Dziękuję bardzo. Dziękuję.